Dzień dobry, mówi Wanda Loskot. Mam dla Ciebie pytanie. Czym dla Ciebie jest wolność? Mało kto się nad tym zastanawia. Nic dziwnego, że kiedy to pytanie pada, mało kto potrafi na nie odpowiedzieć. Bo ludzie na ogół odpowiadają na to ogólnikami. Brak ograniczeń albo więcej możliwości. Czasami nawet mówią, wolność to całkowita niezależność. No, kiedy zaczynasz swoją własną działalność, z pewnością chcesz mieć więcej wolności. Większość przedsiębiorców zaczyna właśnie z tego powodu. Ale w większości wypadków wkrótce okazuje się, że prowadząc firmę masz mnóstwo ograniczeń. O wiele więcej ograniczeń niż ktokolwiek się spodziewa i ta całkowita niezależność teraz nagle brzmi jak marzenie z ciętej głowy. No i jak jest z tą wolnością? Jak jest z tą wolnością? Posłuchaj tego fragmentu z mojego szkolenia. Zastanówmy się najpierw, na czym polega ta prawdziwa wolność. Chciałabym, żeby każdy z Was zdał sobie w pełni sprawę z tego, na czym ta prawdziwa wolność polega, bo dzisiaj będziesz tworzyć swój idealny scenariusz życiowy, dzisiaj będziesz tworzyć swoją wielką wizję i chcesz stworzyć wizję, która obejmuje te elementy prawdziwej wolności. W ogóle słowo wolność jest właściwie abstraktem. Mówimy, chcemy mieć wolność, ale mało kto zastanawia się, na czym ta wolność polega. Według mnie wolność polega na tym, że jesteś w stanie być tą osobą, którą naprawdę chcesz być. Bo każdy z nas wie, kim chcemy być, ale są jakieś elementy w naszym życiu, które nie pozwalają nam na to, żeby stać się tą osobą, którą chcemy naprawdę być. Na przykład ja nie jestem w stanie być tą osobą, którą naprawdę chcę być, bo brak mi energii, brak mi siły, nie mówiąc już o tym, że nie mieszczę się w te ciuchy, w które chciałabym się zmieścić. Moja prawdziwa wolność polega między innymi na zwiększeniu mojej własnej kondycji fizycznej. Co u Ciebie w Twoim życiu powstrzymuje Cię od tego, żeby być tą osobą, którą naprawdę chcesz być? A więc żeby mieć tą prawdziwą wolność, musisz być w stanie być tą osobą, którą naprawdę chcesz być, obejmując te wartości, które są Tobie najdroższe, bo chcemy być osobą, która żyje w zgodzie ze swoimi wartościami życiowymi. Drugi punkt, prawdziwa wolność polega na tym, że prowadzisz na co dzień taki styl życia, który Ci najbardziej odpowiada. A więc robisz to, co chcesz robić, śpisz tak długo, jak chcesz spać. Ja na przykład żyję bez budzika. Jedyny okres, kiedy używam budzika, to jest wtedy, kiedy jestem gdzieś w podróży albo kiedy jestem na jakiejś konferencji, mam spotkanie o 8 rano, ale generalnie rzecz biorąc, śpię tak długo, jak chcę. Od wielu lat, bo mam tak ułożone życie, to był jeden z moich wymagań prawdziwej wolności życiowej wiele lat temu. Zdałam sobie sprawę z tego, że jednym z głównych elementów w moim życiu, żeby być szczęśliwą, jest to, że mogę spać tak długo, jak chcę. W większości wypadków wstaję o 5 rano albo o 6 rano, ale bardzo często śpię do 10. I to jest element mojego stylu życia. Mój styl życia jest, że kiedy wyjeżdżam gdzieś, zatrzymuję się w luksusowych hotelach. Ktoś inny może mieć styl życia, że jeśli podróżuje, podróżuje tylko na motocyklu, albo jeśli gdzieś śpi, to śpi tylko w namiocie, a jeśli spędza wakacje, to spędza wakacje tylko na wspinaczkach w górach. Idealnym stylem życia, który Ci najbardziej odpowiada, może być to, że codziennie jesz śniadanie ze swoimi dziećmi, z całą rodziną i że Ty własnoręcznie to śniadanie przygotowujesz, a może to być tak, że ktoś inny właśnie przygotowuje Ci śniadanie i podaje Ci śniadanie w łyżku. Nie ma tu idealnego stylu życia, który odpowiadałby każdemu. Musisz zadecydować, co jest dla Ciebie tym idealnym stylem życia. Prawdziwa wolność polega na tym, że jesteś w stanie prowadzić codzienny styl życia, który Ci najbardziej odpowiada i nic Cię przed tym nie powstrzymuje. Trzeci punkt prawdziwej wolności polega na tym, że nie musisz już robić niczego, co nie sprawia Ci przyjemności albo satysfakcji. Nie musisz już robić niczego, co nie sprawia Ci przyjemności lub satysfakcji. Większość z Was ma wypełniony dzień wszelkiego rodzaju rzeczami, które musisz robić, bo inaczej po prostu nie przetrwasz. I w biznesie na samym początku trzeba wiele rzeczy robić, takich, które musimy robić, żeby rozwinąć ten biznes. Ale chcesz sobie stworzyć wolność, w której już nie musisz robić niczego, co nie sprawia Ci albo przyjemności, albo satysfakcji. Masz wolność pełnego rozwoju, bez żadnych ograniczeń. Co to znaczy bez żadnych ograniczeń? To znaczy, że jeśli postanowisz, że w imię własnego rozwoju chcesz się nauczyć mówić biegle po japońsku, to możesz sobie pojechać nawet do Japonii na 2 miesiące, jeśli chcesz, żeby się uczyć języka japońskiego.
moja przyjaciółka MJ właśnie jedzie ze swoim psem za tydzień do Włoch, bo przez wiele lat marzyła o tym, żeby się nauczyć języka włoskiego i doszła do wniosku, że najlepszy sposób na to, żeby się nauczyć języka, będzie, żeby pojechać do Toskanii, spędzić tam 2 miesiące i chodzić na lekcje języka włoskiego we Włoszech. To moim zdaniem jest wolność pełnego rozwoju, kiedy rozwijamy się bez żadnych ograniczeń w rodzaju brak pieniędzy, brak czasu, brak środków. Możesz rozwijać się bez żadnych ograniczeń. Na tym polega twoja prawdziwa wolność. Piąty punkt. Prawdziwa wolność polega na tym, że przyciągasz do siebie najbardziej utalentowanych przymierzeńców, najbardziej utalentowanych pracowników, najlepszych partnerów, na których najbardziej można polegać, najbardziej idealnych klientów. Oczywiście wiąże się to także z odpowiednią wiedzą, ale także wiąże się z tym, żeby przyciągać do siebie najbardziej utalentowanych sprzymierzeńców, musisz być tą osobą, którą naprawdę chcesz być. Bo kiedy jesteś tą osobą, którą naprawdę chcesz być, o wiele łatwiej jest przyciągnąć te osoby, które chcesz do siebie przyciągnąć. Szósty punkt to zarabiasz coraz więcej. Nie mówię tutaj, zarabiasz miliony, bo nie o to chodzi, żeby zarobić miliony. Tutaj też zależy od tego, ile chcesz zarobić. To może być, że chcesz zarabiać kilka tysięcy złotych miesięcznie. Nie ma w tym nic złego i nie musisz się czuć w jakiś sposób nieadekwatny. Chodzi o to, żeby zarabiać, robiąc tylko to, co lubisz robić. Nie tylko, żeby zarabiać coraz więcej, ale chodzi o to, żeby zarabiać coraz więcej, robiąc tylko to, co lubisz robić. Na tym polega prawdziwa wolność. Prawdziwa wolność polega na tym, że możesz się w pełni koncentrować na tym, co jest dla ciebie najważniejsze. Co jest dla ciebie najważniejsze? W czasie dzisiejszego webcastu i po webcaście odkryjesz, co jest dla ciebie najważniejsze. Wolność polega na tym, że możesz się temu w pełni poświęcić. Nie musisz robić tego, co nie jest dla ciebie najważniejsze. Ósmy punkt to jesteś w stanie stworzyć coraz większą wartość dla coraz większej ilości ludzi. Jednym z głównych elementów sukcesu jest wywieranie wpływu na innych, pomaganie. I to jest coś, co daje największą satysfakcję. Największym źródłem satysfakcji będzie dla ciebie nie co robisz dla siebie, ale co robisz dla innych. Jeśli jesteś w stanie tworzyć coraz większą wartość dla coraz większej ilości ludzi, to wymaga pewnego nakładu, przygotowania. Najlepszym sposobem na to, żeby pomagać innym, jest najpierw pomóc sobie. Stwórz swoje życie w taki sposób, żeby dało ci maksymalną wolność, żeby być w stanie poświęcić te środki i tą ilość czasu, która jest potrzebna, żeby tworzyć wartość dla coraz większej ilości ludzi. Biznes polega na tym, żeby tworzyć coraz większą wartość dla coraz większej ilości ludzi, bo na tym polega to, że zarabiasz w biznesie. Dziewiąty punkt. Jesteś człowiekiem sukcesu, wolnym od sztucznych barier, które limitują twoje działania i jesteś wolny od limitujących przekonań osobistych. Wielu z nas przechodzi przez życie, ograniczając swoje marzenia, ograniczając swoją wizję, ograniczając swoje cele, tylko dlatego, że ktoś tam kiedyś nam narzucił jakiś sposób myślenia. Prawdziwa wolność polega na tym, że ciągle poszerzasz te swoje horyzonty, coraz więcej potrafisz sobie wyobrazić i z coraz większym rozmachem idziesz przez życie, punkt dziesiąty już, masz coraz większą wizję, potrafisz sobie wyobrazić, jak wiele możesz zdziałać. Prawdziwa wolność polega na tym, że zobowiązujesz się do coraz to ambitniejszych celów. Coraz sprawniej te cele realizujesz i stale rozszerzasz swoje horyzonty. Prawdziwa wolność polega na tym, że nie stoisz w miejscu. Sukces życiowy nie polega na tym, żeby dokądś dotrzeć. Sukces polega na tym, że masz stałą wędrówkę. Kiedy będziesz tworzyć swoją wielką wizję życiową i swój scenariusz idealnego życia, chciałabym, żeby każdy z Was sobie wydrukował notatki i przyjrzy się tym 10 punktom, na czym polega ta prawdziwa wolność i Twój idealny scenariusz życiowy, Twoja wizja powinna odzwierciedlać właśnie te punkty. I to tyle na dzisiaj. Jeśli interesuje Cię prowadzenie własnej działalności, a może już masz własną firmę, zapraszam Cię na moją nową internetową Akademię Biznesu. W tym roku prowadzę całkowicie gratisowe szkolenie. Możesz się zapisać i skorzystać z cotygodniowych gratisowych lekcji. Internetowa akademia biznesu.com i zapisz się. To nic nie kosztuje. Co masz do stracenia?